I o tym, dlaczego geologia jest piękna i interesująca, opowie Państwu prodziekan Anna Wysocka. Dziękuję. Proszę Państwa, jestem w dość trudnej sytuacji, bo Państwo w szkole mieliście biologię, mieliście chemię, mieliście fizykę, nie mieliście geologii. W związku z tym prawdopodobnie geologia dla Was to tylko jedna z części geografii, gdzie w szkołach na geografii jakaś część lekcji była poświęcona temu, jak zbudowana jest Ziemia. I tak naprawdę podejrzewam, że głównie kojarzycie Ziemię, patrząc na nią, z tym obrazkiem, który jest za mną. To jest dla Was Ziemia, jaką znamy, na jakiej żyjemy. Natomiast czym zajmuje się geolog? Geolog zajmuje się tym, jak ta Ziemia powstała, jak jest zbudowana, i co z niej możemy czerpać dla naszego życia. Proszę Państwa, oczywiście geolog musi współpracować z innymi dziedzinami nauki, bo już sam, chociażby samo badanie wnętrza Ziemi, przepraszam, nie jest dostępne badaniom bezpośrednio geologicznym. Tu musimy współpracować z fizykami, z geofizykami i zresztą jest też wspólny kierunek studiów, pan dziekan zapomniał o nim powiedzieć, ale a zostawił dla mnie, geofizyka w geologii, gdzie nasze dwa wydziały prowadzą wspólny kierunek studiów. Czym ta geologia jest? Jest badaniem tej najbardziej zewnętrznej części Ziemi, gdzie jest to górny płaszcz, jest to skorupa, bądź w sumie razem zwane są litosferą i zajmujemy się wszystkimi procesami i historią Ziemi, procesami, które zachodzą w tej części naszej planety. I co nas wyróżnia? Bo proszę Państwa, ja mogłabym tu też opowiadać o kategoriach, o kierunkach i tak dalej, ale ponieważ nie znacie geologii z liceum, to chciałam pokazać Państwu, co nas wyróżnia. Wyróżnia nas pojęcie czasu. My w geologii nie liczymy czasu, tak jak historycy liczą w setkach lat. Nie liczymy nawet w tysiącach lat. Często miliony lat dla nas to za mało. Dlaczego? Dlatego, że historia Ziemi to ponad 4 miliardy lat. Od momentu formowania Ziemi poprzez cały jej rozwój w czasie i takie ważne złote punkty pojawiające się w historii Ziemi, chociażby takie jak pierwsze skały osadowe, które pojawiły się na Ziemi, pierwsze nawet jeszcze trudno powiedzieć organizmy żywe, ale pierwsze komórki, które zaczynają ewoluować, które powodują to, że Ziemia się zmienia, że w którymś momencie pojawia się zmiana atmosfery na Ziemi, zaczyna być to atmosfera tlenowa. Efekt jest taki, że mamy dalszy, najpierw ukryty etap rozwoju życia, aż do momentu, kiedy mniej więcej 600 milionów lat temu pojawiają się takie organizmy, które wykształcają szkielet, który ma szansę zachować się w skałach, ma szansę zachować się w stanie kopalnym. Ewolucja świata organicznego trwa dalej. O dinozaurach już była mowa, to też jest tak. Jesteśmy znów tym razem na styku z biologią. Zobaczcie, żeby badać wnętrze Ziemi, musimy współpracować z fizykami, żeby badać ewolucję świata organicznego, współpracujemy z biologami, czy też paleobiologami. Aż do momentu, kiedy pojawia się człowiek, to jest ta ostatnia chwila w skali czasu, którym operują geolodzy, i człowiek zaczyna zmieniać otoczenie, zaczyna korzystać z surowców naturalnych i tu geolog też jest potrzebny, chociażby po to, żeby umieć znaleźć złoża surowców, udokumentować i wskazać miejsca, w których powinny być one wydobywane. Geologia ma swoje piękne strony, chociażby takie jak mineralogia, krystalografia. Tu można powiedzieć, że gdzieś tam jesteśmy bardzo blisko chemii i współpracujemy często z chemikami. To jest badanie skał, zarówno po to, żeby je poznać, opisać, ale żeby określić ich właściwości, jako chociażby podłoża gruntowego, na którym stawiamy różne budynki.
badamy powierzchnię naszego kraju i to, co jest pod powierzchnią. Proszę Państwa, być może tą mapę to wy znacie, ale nie wiem, czy znacie tą mapę. Ta mapa pokazuje, co jest pod powierzchnią Ziemi w Polsce, jakie duże struktury geologiczne. Te kolory pokazują skały różnego wieku. Chociażby od takich, gdzie tu macie takie ciemnozielone i takie burę troszkę kolory, to są skały, które mają ponad 600 milionów lat. My o nich wiemy, że są. Nie zawsze odsłaniają się na powierzchni, ale możemy wierceniami sięgnąć do tych skał. Dużo, jak Państwo widzicie, zagadnień, od zagadnień na pograniczu biologii, chemii, fizyki. I w związku z tym ta geologia też musi być zróżnicowana pod względem kierunków, w jakich kształcimy. Przede wszystkim kształcimy na studiach licencjackich na kierunku geologia. Mówię o pierwszym stopniu, bo to dla Was jest w tej chwili najważniejsze. Geologia stosowana to są studia inżynierskie. My te studia prowadzimy już od kilku lat, już mamy dwa roczniki inżynierów, którzy skończyli studia, z których część podjęła studia drugiego stopnia, część po prostu pracuje. I oni głównie skupieni byli na takich aspektach bardziej utylitarnych, właśnie geologii inżynierskiej czy hydrogeologii, czyli kwestii przepływu wód w skałach. No i ten wspólny kierunek, o którym już mówiłam, geofizyka w geologii. I na studiach drugiego stopnia coraz większe zróżnicowanie, coraz więcej specjalności. Tu już jesteśmy dostosowani, zresztą jak na wszystkich naszych wydziałach, do Państwa zainteresowań. Wybieracie specjalność, ale możecie studiować również w ramach indywidualnej ścieżki studiowania, czy pracować z tutorami, bo to chyba też już zaczyna być taka cecha naszych wszystkich kierunków, że te studia się zmieniają i są coraz mniej sformalizowane, a coraz bardziej dostosowane do tego, co Państwa pasjonuje, co chcielibyście poznawać podczas studiów. Co nas wyróżnia, bo ja w tym konkursie piękności chcę jakoś troszeczkę tą geologię odróżnić od innych kierunków. Proszę Państwa, no praca na wykładach czy ćwiczeniach na każdym kierunku Państwo spotkacie się z takimi zajęciami. W laboratoriach, tych laboratoriów też jest dużo i różne można prowadzić w nich badania, od badań chociażby mineralogicznych czy struktur kryształów, poprzez badania powierzchniowe. My mamy dużo sprzętu i dużo zajęć, gdzie możecie po prostu pojechać, nawet tu w Warszawie często wychodzimy na pola mokotowskie, żeby pokazać Wam, jakimi metodami zbadać to, co jest pod powierzchnią terenu, jak to określić, jakie cechy skał. Taka cała szeroka gałąź właśnie, nazwijmy ją geologią inżynierską. Również zajmujemy się bioremediacją. Mamy pracownię, w której też wykorzystujemy bakterie, o czym już tutaj ze strony biologii słyszeliśmy. Tylko my raczej te bakterie chcemy wykorzystać do oczyszczania na przykład ropopochodnych. To jest bardzo istotne, jeśli prowadzi się wiercenia, żeby teren po wierceniach czy wokół wierceń został czysty, nieskażony, żebyśmy umieli go zostawić w stanie nienaruszonym. No i co nas odróżnia? Proszę Państwa, geologia to jest teren. Na geologii dużą część swoich studiów spędzicie prowadząc badania i obserwacje terenowe. To jest ponad 4 miesiące Waszych studiów, które spędzicie poza salą wykładową i ćwiczeniową, bo geologii nie da się nauczyć w laboratorium. Musicie tą skałę wziąć w rękę, pojechać, zobaczyć, nauczyć się, jak się ją opisuje. W związku z tym tworzy to taką specyficzną społeczność geologiczną, ludzi, którzy lubią jechać w teren, lubią być ze sobą razem, lubią prowadzić badania terenowe. Czy to będzie kamieniołom w Polsce, czy to będzie szczyt wydmy w Maroku,
czy to będzie kopalnia miedzi, czyli około 1000 metrów głębokości pod powierzchnią terenu. Tu dwutygodniowy kurs w Zagłębiu Lubińskim również prowadzimy. Zbieracie okazy, jeśli to Was pasjonuje, bądź zajmujecie się poszukiwaniem na przykład ropy i gazu ziemnego. Też takie kursy Państwu oferujemy. Jeśli jesteśmy akurat nie w terenie, to studiujemy w ani nie najstarszym, ani nie najnowszym, ani nie najładniejszym, ale takim normalnym, klasycznym budynku u zbiegu Żwirki i Wigury, gdzie no zewnętrznie wygląda, jak wygląda. Budynek powstawał w latach 50. ubiegłego wieku, więc architekturę ma taką, jak wtedy się budowało. Ale mamy jeszcze jedno miejsce, które jest miejscem dla nas szczególnym i bardzo ważnym. To miejsce znajduje się w Górach Świętokrzyskich, to jest Góra Zamkowa w Chęcinach, to jest stary, nieczynny już kamieniołom, w którym znajduje się Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, a ściślej rzecz biorąc Wydziału Geologii. I w tym miejscu spędzacie wiele czasu na zajęciach terenowych, a potem prowadząc własne badania, korzystacie z laboratoriów, które w tym centrum się znajdują. Tam jest laboratorium paleomagnetyczne, jest chemiczne, jest takie obróbki danych cyfrowych. Także mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli się w tym miejscu spotykać. I proszę Państwa, serdecznie zapraszam Państwa do studiowania na Wydziale Geologii. Dziękuję.